Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, 2 lata kanału Pan Szachuś się pykło. Z tej okazji gramy turniej. 9 rund, 9 rund, 5 minut plus 1 sekunda na zawodnika. Także zapraszam serdecznie. Każdy może wziąć w nim udział. Oczywiście, jeżeli ktoś na żywo teraz to ogląda. A przy okazji ruszamy z ligą troszeczkę mocniej. Spróbuję troszkę skład mocniejszy zebrać, jeżeli chodzi o zawodników, żeby troszeczkę spróbować awansować, bo tutaj po kilku dobrych tygodniach no ciężko wzbić się na wyżyny. Ligi będą grane w czwartki i w niedzielę, bodajże o godzinie 20, ale to jeszcze wszystko ogłoszę na Facebooku. A tymczasem ruszamy, słuchajcie, z pierwszą rundą. No 100 lat mi nie życzcie, bo to ciężko tak troszeczkę 100 lat żyć. Okej, no to jedziemy. Trochę tutaj pomniejsze, żeby to miało ręce i nogi. Dobra. Tom 1P, powodzenia. Zagramy sobie D5. 5 minut plus 1 sekunda to jest sporo. Może wybijemy. Także nie ma co się śpieszyć. Berserki w sumie nie wiem, czy są. Dziejun pyta, czy mam rodzinę, jeżeli o mnie chodzi. No tak, posiadam rodzinę. Posiadam. Okej. Okay. Kysio. Kysio, Kysio, witam cię, Kysio. Okej, okay, tutaj C6 sobie zagrajmy. W takim razie. To jeżeli goniec zbije mi na C4, to chyba B5 jest dobre. Potem B4 i wezmę pionka. Wydaje mi się, że to działa. Pierwsze ruchy w meczach o Mistrzostwo Świata, tam, że wykonują ci powiedzmy z górnej półki. Działacze masz na myśli pewnie strychu 9-6. No taka tradycja chyba, tak? No taki akcent. Wiadomo, że ten ruch jest nieprzypadkowy. To ten ruch na pewno jest zasugerowany przez zawodnika, który chce zagrać białymi, na przykład E4. No taka tradycja. Oczywiście tu biorę pionka. Szach nastąpił. No miał prawo dać szacha. Goniec D7 od razu. Skoczek broni, hetman broni. Hetman A4. No można, to wtedy pionek kolejny będzie miał problem. Jeżeli goniec zbije, a taka pewnie będzie wersja, to wybijemy to. Oczywiście hetmanem, aby bronić tu bardziej pionka na D5. No jest czysty pion więcej, więc myślę, że wymiana hetmanów tu będzie spoko. Czy da się jeszcze zapisać na turniej? Prawdopodobnie tak. Wykrzyknik klub Liczes i stamtąd jest przekierowanie do turnieju. Chociaż nie wiem, jak w Szwajcarze to działa, czy można, czy nie, ale myślę, że można. Myślę, że można. Witam cię, Smoku, witam cię serdecznie. No widzę, tam pracowity dzień dzisiaj miałeś na PZ Szachu. Tam moderujesz. Oj, czy ja tu przypadkiem nie podstawiłem czegoś? No właśnie, zagadałem się. Wieża C1. Oj, 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 oj. Będę latał bez figury, jeżeli będzie wieża C1. No właśnie. Wybiję tu, wybiję tu. Będę musiał zagrać F6. No dobra, będę latał bez figury. Co zrobić? Nie widzę innej opcji ratunku. No i F6. I teraz zrobię roszadę. No i cóż. Dwa piony za dwa skoczki. Mam gońca wprawdzie. Ciężko powiedzieć, co to za pozycja. Na pewno białe są na wygranej pozycji. Prędzej białe wygrają, niż ja to zremisuję. No ale tak to już bywa. 5 minut plus 1. Ciekawy jestem, ile nam czasu to zajmie. No, w Title Tuesday mamy 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda. I to zwykle trwa no, 2 godziny na pewno. Aczkolwiek tam są jakieś przerwy. Tutaj przerw nie będzie. Nie pokazywały ci się niektóre figury i tak wygrałeś? Za bardzo nie rozumiem. Ale spoko. No dobra, pojedziemy E5, A4, coś w tym stylu. No te skoczki jeszcze nie mają koordynacji, więc to też jest jakiś plus. Wszystko widział, wszystko słyszał. No dobra, spróbujemy. Spróbujemy zatem no, tą aktywną wieżę wymienić. No im więcej wymian, tym lepiej dla białych, ale akurat tą wieżę wydaje mi się, że należy wymienić. Potem spróbować zagrać G6, F5, G6, F5 z takim planem. No tak. No G6 chyba trzeba. No tu się robi.
niewesoło, ale będę próbować jechać pionkami, no wyjścia nie będzie. Do wszystkiego najlepszego życzę Michałowi z okazji 8 urodzin Smoku. Także spokojnie uciekaj, tutaj nikt się nie obraża, absolutnie. Ale póki co jesteś, ale to spoko, spoko, jak będziesz musiał uciekać, to po prostu uciekaj. Czy ja tu czegoś nie podstawiłem? Skoczek D6. Chyba nie. Skoczek D6, ja już powiem wam szczerze, tyle w tych szachach siedzę i cały czas mam wrażenie, że gram coraz słabiej. Dobra, E4, no pionki już się troszkę... A, tutaj właśnie będzie lecieć skoczek. To wieża E1 w takim razie, takie wtrącenie musi nastąpić. Ale ja zbiję tu, on mi zbije. Ja zbiję tu, on mi zagra wieżą. I no właśnie, a może z drugiej strony jednak tak zagrać. Z innej strony również mogę zagrać tutaj. Goniec C1 chyba wygląda dobrze. Bo chodzi o to, że jak skoczek ucieknie, to ja tego skoczka na G5 tutaj bym mógł wziąć. Ewentualnie wieża może zbić gońca, ale to myślę, że nie jest zbyt dobre. Król G5. A, tu się obronił, dobra. Jednak obrona jakaś istniała, jak widać. Spróbujemy goniec D2 z planem goniec E3. W sumie nie wiem, dlaczego tu zagrałem. Dobra, no to wróćmy tutaj sobie gońcem na H6. Dobra, chyba podprowadzimy sobie nieco króla z planem goniec E3. Hasła nie ma do turnieju, słuchajcie. Ktoś pisze, że jest hasło, nie ma hasła do turnieju. Wybiję i chyba to działa, tak mi się wydaje. Skoczki są połączone, teraz będą musiały się rozdzielić. Tu jest mocny nacisk na jednego ze skoczków, więc to chyba działa. Okej, okay, skoki narciarskie. Akurat ja nie śledzę skoków. No teraz to już jest wygra na czarnych w tym momencie. Ale Tom, 1P było blisko, naprawdę było blisko. Dzięki serdeczne. Mamy jeszcze 16 partii trwających, 121 ludzi. Bardzo fajnie, cieszę się niezmiernie. Szachy 05 się pojawiły. Punio 0. Zaraz tutaj kogoś klikniemy. W takim razie. No dobra, pierwsza partia z brzegu w takim razie. Punio 0 z Malkarum. Oj, z tymi nickami czasem ciężko. Dobra, czarne wygrywają. Jest mat na szachownicy. Cyk, proszę bardzo. Kolejna partia. Nie, tutaj się coś skończyło. W każdym razie, po każdej skończonej rundzie będzie 10 sekund przerwy, więc to żadna przerwa. Na dwa głębsze wdechy i jedziemy dalej. Co tutaj dobrego piszecie? Michale, na regularne śledzenie rzadko jest kiedy czas, ale zawsze się człowiek cieszy jak... A, spoko, że skoczkowie skaczą. No tak, wiadomo. No jakby człowiek siedział tylko w domu, nie pracował, nic nie robił, martwił się co, martwił się, zastanawiał się co tylko włożyć do gara, albo co zjeść, no jak takie sielankowe życie powiedzmy, to mam na myśli. No to i tak by nie dał rady wszystkiego śledzić przecież, mimo wszystko. No dobra, a jakie macie wrażenia? Słuchajcie, no pytacie, jakie ja mam wrażenia, jakie wy macie wrażenia po wczorajszej partii Magnusa z Nepo? 136 ruchów, 8 godzin prawie gry, 7:40 chyba 6 grali, coś takiego. Masakra po prostu. Takie partie, jak się wygrywa, to myślę, że człowiek cały rośnie. Tam Magnus to pewnie przeszczęśliwy jest w tym momencie, chociaż on już przyzwyczajony do sukcesów oczywiście. Bardzo, bardzo, bardzo przyzwyczajony. Fajnie, że jest was tak dużo, mimo że to nie Title Tuesday. Dzięki, że jesteście na czacie.
Bardzo mi miło. Miło, mimo że natłok tyle tych opcji szachowych się pojawiło teraz, tyle tych turniejów, komentarzy. Fajnie, fajnie, to też cieszy. Ja się cieszę, że i PZ Szach tam ciśnie, i chess24.pl, i chess.com Polska. Ludzie komentują te szachy. To jest zawsze do większej rzeszy ludzi trafia, także spoko. Piszesz Piórku, że mają za godzinę płacone, jeśli chodzi o Carlsena Nepo? Nie, 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 na pewno nie. Oni tam już mają podpisane kontrakty i to nie chodzi o liczbę godzin na 100%. Pozycja Nepo wyglądała na przyjemną, ale po ofierze jakości przez Magnusa zaczęło się ostre ciśnięcie i Magnus grał bez ryzyka. To prawda. Tam właśnie, no tak trzeba było. Oczywiście tam skoczek z wieżą i dwa pionki. No to jest technicznie pozycja prawdopodobnie wygrana, bo skoczek tam świetnie może tego króla oczywiście tam okrążyć i bronić. No ale komputer pewnie jakoś tam broni. Dzisiaj nawet arcymistrz Tazbir mówił, że komputer pewnie broni tę pozycję, ale człowiek nie ma szans żadnych. Także no, o wiele łatwiej się grało to białymi wczoraj. No podobno według tablic remis, no ale to właśnie, to są tablice, to są silniki, no a siada nawet taki zawodnik stopu i nie daje rady, więc no to zawsze są jakieś tam czynniki, które mają na to wpływ. Przede wszystkim człowiek to człowiek, zmęczenie. No ale też nie wszystko pewnie wiedzą w takie sytuacje, to są takie końcówki, to były rzadkie końcówki przede wszystkim. Zerknijmy na jakąś pozycję tutaj, może Satter 21 z dawek. No i tu jest taki plus właśnie, że jest 1 sekunda dodatkowo. Tutaj chyba podstawienie było figurki. No i ta sekunda może być zbawieniem dla jednej ze stron, gdyż jak się gra dosyć szybko, to ten czas niekoniecznie musi spaść. Dlaczego białe nie wzięły pionka? Ale jest pionek na e6, proszę bardzo. Król ucieka, wieża f6 prawdopodobnie. Jednak szach był bardziej atrakcyjny, no i dawek przegrał na czas. No tak, tutaj trzeba starać się robić takie ruchy z deklaracją, deklarowane. Janker z Sulu, dzięki serdeczne. Dzięki za gratulacje. No, 2 lata minęły, jeszcze to wszystko trwa. Paweł Czes, 1500. Może zagrajmy inaczej w takim razie. Może zagrajmy E4. Nie muszę przecież cały czas grać tego samego. Okej. No Gambit Królewski. Jakoś tak. Sentyment do ostrych debiutów jest. F6. Oj, 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 oj. F6 to jest naj. Oj, straszny ruch. Straszny. No bardzo mi przykro. Będę musiał wybić. A jak będzie wybicie, to Hetman H5. No i tutaj się już wszystko zaczyna kiełbasić. Niestety, mój przeciwniku drogi. Ta pozycja jest już bardzo ciężka. No i Hetman E5 z szachem i biorę tutaj wieżyczkę na H8. No oczywiście może nastąpić szach, rzecz jasna, to prawdopodobnie królem sobie zagram. No prawdopodobnie. A jednak przeciwnik jeszcze mi chce pomóc. No dobra, skoczek F6. No skoczek F3. Oczywiście ja to oddaję specjalnie tutaj, bo wieża więcej to jest dużo. Goniec G7 nie działa. Wszelkie wymiany będą dla mnie korzystne. Dzięki Mektar. Tobie również życzę miłego dnia. Dobrej zabawy. Ok, skoczek na F3. No i gońce sobie wyprowadzę i wieża E1. No tutaj już jest niestety Pawle pozamiatane w tej sytuacji. Tylko mówiąc pozamiatane, to trzeba jeszcze zamieść porządnie. Goniec B5 z pułapką, wieża E1 oczywiście w tym momencie. No i to działa. Nawet chyba zbije tutaj. Zbije skoczka. Nawet jak Hetman wybije, to po prostu dam wieżą szacha. Wychodzi to praktycznie to samo. Król F7 to skoczek E5 ginie. Hetman, król tutaj to jest mat na F8, więc to wszystko działa. Kolejny szach nastąpił. I tutaj król F7, w ogóle jest piękny mat na D8.
Rzadko spotykany mat, w ogóle skoczek D8 mat. No cóż, sorry, Pawle Czes, ale no podstawowy błąd przede wszystkim. No nie można grać tutaj po ruchu F4, ruchu F6. No najgorsze, co mogłeś tutaj zrobić, Pawle. Jakbyś zagrał posunięcie, powiedzmy D6, no to gramy w sobie w szachy. A tutaj to już jest koniec gry. Można by było pewnie po takim ruchu jeszcze spróbować zagrać hetman na E7, ale myślę, że już hetman wyszedł w środku partii, no to też jakieś tam niekorzystne rzeczy by się zadziały pod tytułem skoczek F3, żeby obronić, potem skoczek C3 i tam na D5 mogę wskakiwać i tak dalej. No dobra. No cóż, trochę mi głupio, no ale mam na razie 2 punkty. No ale mówię, przy szachownicy nie ma sentymentów, moi drodzy. Dzień mija, no jak zwykle u mnie, pracowicie, jeszcze się nie skończył. Jeszcze po szachach, moi drodzy, lecę biegać, kondycję muszę trochę nabrać znowu. Zima przyszła, człowiek tłuszczem zarasta, jakby to źle nie zabrzmiało, no ale to, no tak to jest, więc trzeba troszeczkę kondycji nabrać na wysiedzenie przy szachach przede wszystkim. No wybieram się na Mistrzostwa Europy, więc no, pewnie to jest tak mało czasu, żeby dobrą kondycję zrobić, no ale nie będę sobie planował, po prostu trzeba ruszyć to, ruszyć trzeba już, no. Znaczy ja już i tak tam zacząłem, tylko że małą przerwę miałem 2-tygodniową. Na polu czy na dworze biegam, a to nie to samo? Chyba w Poznaniu się mówi na polu, dobrze kojarzę? To taka gwara. Akurat idę na siłownię w tym momencie. Znaczy nie w tym momencie, no po turnieju na siłkę lecę. Okej, okay, w Małopolsce się tak mówi, spoko. Dobrze, że was mam, czegoś też się nauczę. Jarosław czy gra? Jarosław tutaj nie gra, Jarosław nie przyszedł na rundę. No i tutaj się niektórzy mogą cieszyć z takiego obrotu sprawy. No ale to po pierwszej i drugiej rundzie już tam się troszeczkę to wszystko wyklaruje. Sprawdźmy jakąś partię, moi drodzy, tutaj przypadkową. Znowu Macio Zero, Radit, Jonko, ale macie te niki, no język łamie po prostu. Wieża E6, ale piękne zagranie. Hetman bije na G6, niesamowita rzecz. I bicie tutaj na F6 i mat na H7. Wow! Radit, jestem pod wielkim wrażeniem. Piękna kombinacja. Przepiękna. Słuchajcie, aż jeszcze muszę zerknąć. Taka klasyczna. Kiedyś bodajże chyba Alechin w ten sposób grywał, że właśnie często poświęcał, znaczy motyw taki u niego w partiach się pojawiał, że poświęcał wieżę na E6 za pionka i tutaj się hetman wkradł, ale to już jest w zasadzie no koniec partii totalnie. Wow. Piękna rzecz, naprawdę. Szacun pełen. Piękne, to było śliczne. No, także naprawdę świetne, świetne. Szanowny pan Michał, a jaki fajny nick. Sprawdźmy szanownego pana Michała. No cóż, mamy tutaj różnopolowe gońce. Ten pionek jest słaby. I jakby czarnym się udało tego pionka zdobyć, no to pozycja mogłaby być próbą na wygranie, bo chociaż to też nie do końca takie łatwe pewnie by było. No ciekawy jestem, co tutaj panowie zrobią. W Lublinie na dwór lub po prostu idę na zewnątrz. Właśnie mi się kojarzyło, że idę na pole, to się mówiło w Poznaniu, nie wiem dlaczego. Ale mówicie, że w Małopolsce. Jaki rozmiar szachów polecam? Wydaje mi się, że stałtony numer 5 są w porządku. Nie są aż takie duże i nie są aż takie małe. Chyba są takie typowo turniejowe. Jeżeli jakieś ładne szachy macie zamiar kupić, to bardzo proszę. Chyba piątki, jak się nie mylę. Czwórki już są małe. Szóstka jest troszeczkę za duża. Aczkolwiek szóstka jest też bardzo ok. Jeżeli ktoś chce do domu taką drewnianą sobie trzymać, szóstka ma duży rozmiar. Ale myślę, że piątka jest taka, przynajmniej w moim odczuciu, jest spoko. No tak, ogrodowe na pewno. Trzeba przede wszystkim mieć ogród. A ogrodowe szachy trochę kosztują i to jest taka bardziej zabawa oczywiście, no ale do praktycznych tam rozwiązań to na pewno stałtony numer 5 są w porządku. Ja również operuję na... Nie pytałeś o to przypadkiem dzisiaj na PZ Szach? Aha, to nie do mnie pytanie. Dobra.
do wina Ladina. No, kto pytanie błądzi, im więcej pytań, tym więcej odpowiedzi, więc można sobie coś tam pewnie wybrać. Oj, czy rozmiar króla to 5 cali? Tego nie wiem już. Tego już niestety nie wiem, ale Stoughtony rozmiar numer 5, więc to chyba ta informacja wystarczy. Zawsze słuchajcie, warto spytać w sklepie, zadzwonić i po prostu zapytać. Mityczny dzbanie piszesz. Masz pytanie. Czy wiem może dlaczego im więcej robię puzzle raszy, tym mniejsze wyniki w nich osiągam? No czasem jest też przesyt. O tutaj słuchajcie, fajny motyw powstał, bo pionek A5 tutaj się zrobi wolny. A tak to tutaj goniec wisi, czarne wygrywają partię. No i 0-1, zgadza się. Wiesz, też jest, to może odpowiem w ten sposób. Jak się sporo trenuje, to też jak się wystąpi na przykład w jakimś turnieju, to też niekoniecznie musi ci super od razu pójść, a nawet wręcz przeciwnie, może pójść ci słabo. To jest kwestia może nie przetrenowania, ale tak, w taki tryb treningu, jak się wpadnie, a potem chce się od razu grać, to nie do końca to wszystko działa. Trzeba pewnie. Znaczy to zależy oczywiście, ale z reguły tak jest, że to trzeba odczekać i potem w tryb gry troszeczkę wejść. Tak, z reguły bywa. Na swoim przykładzie oczywiście mówię, to nie ma oczywiście twardych reguł. Więc przypuszczam, że jak robisz puzzle rasze, no to im więcej ich robisz, to możesz te słabsze wyniki czasami osiągnąć. No, zwykły przesyt. No nie da się codziennie jeść. No. Czego na przykład się nie da codziennie jeść? No. Kebaba się nie da codziennie jeść pewnie, no bo zbrzydnie. A strony do kupna szachów jakieś polecam? No myślę, że tak. Myślę, że. Znaczy ja korzystałem. Tutaj się oczywiście nie sugerujcie, bo to jest wasz wybór. Ja korzystałem z szachowo.pl i korzystałem ze strony kaisa.pl, czyli Juri Zezulkin też prowadzi sklep. No studenci zaprzeczają, ale no ja wiedziałem, że ktoś tak napisze z tym kebabem, ale spróbuj jeść kebaba przez miesiąc, no i zobaczymy, czy będzie ci tak samo smakował. Wiadomo, wszystko brzydnie w końcu. Smakuje zawsze za pierwszym razem świetnie. Na Allegro kupiłeś, a to ciekawe. Ja na Allegro w ogóle nie kupuję żadnych szachów ani książek, tylko zawsze wchodzę na specjalistyczne sklepy. No tutaj myślę, że mogę powiedzieć troszeczkę, bo na przykład nie chciałbym tutaj faworyzować jednego sklepu i drugiego. Ja sobie tam korzystam i z tego, w zależności co kupuję, ale do Dawida Czerwa się można odezwać. On ma jakieś rabaty chyba na szachowo.pl i jakieś tam tipki, reflinki, tego typu sprawy, więc jakąś współpracę zaczął, więc można spróbować. Cześć Print, witam cię serdecznie. Programy szachowe, słuchajcie, używam. Może nie uwierzycie, ale póki co korzystam sobie z liczasowego programu. Jest świetny. Stockfish 14 to jest. No to jest potwór podobno, więc lepszego chyba na ten moment się nie znajdzie. Specjalnie nie kupuję żadnych silników. Uważam, że to jest zbędna rzecz. Tym bardziej, że mamy dostępność tutaj za friko, więc. No chyba, że ktoś po prostu lubi mieć, bo mieć i tyle. W Empiku są książki szachowe od RM. Ojejku, nie rozszyfruję teraz chyba tego RM. A, okej. Okay. Wydawnictwo. Michał wszystko tutaj wie. Spoko, spoko. Dobra, słuchajcie, skupmy się trochę też na partiach tutaj waszych. Dlaczego tutaj to tak wyskakuje? To już koniec gry? Czas upłynął po prostu. Sprawdźmy, kto tutaj jeszcze gra. Szanowny pan Michał jeszcze gra? Nie. Coś tu się już pokończyło. Ile jest partii?
Trwające partie. 46? Niemożliwe. Ok, Michał Nawrocki, dzień dobry panie Michale. No to teraz będę musiał uważać, co mówię, bo jesteś na czacie. E4 mi pan zagrał. No dobra, zagrajmy sobie E5, tak jak Nepo z Carlsenem. Czy będzie partia hiszpańska? Nie będzie partia hiszpańska. Zagramy obronę dwóch skoczków w takim razie. Okej, jednak nie chciałeś zagrać skoczek G5. No dobra, go nie zasiadam. Lonio, wiesz co, możesz mieć rację, oczywiście. Ja aż tak na silnikach się nie znam, ale myślę, że nie wiem, szczerze mówiąc. Dla mnie to jest wystarczający silnik, aczkolwiek pewnie bardziej specjalistyczny, żeby się tam jeszcze czegoś uczyć, no to pewnie tak, pewnie można sobie jakieś tam zakupić. Ok, tutaj dajmy szacha. C6, żeby nie było niespodzianek. No i gonię C6, spróbuję tego gońca przepędzić. Tutaj zdwojenie pionków jest względnie chyba w porządku. Tylko że widzę, że Michał będzie chciał mi wszystko wymieniać. Skubaniutki. No dobra, spróbujmy zagrać wieża D4 z opcją rozdzielenia pionków. Zobaczymy, co na to mój przeciwnik. Dobra, tak też myślałem. Tutaj muszę wybić, skoczek musi wybić. No i teraz pytanie. Chyba sobie odejdę tym gońcem. A może na B6, dlaczego by nie? Spróbuję zdwoić kolejne piony. No myślę, że co? Biały tu jest w porządku. Mam tu jakiś plan, ale nie chcę go zdradzić, żeby tutaj nie podpowiadać mojemu przeciwnikowi. Dobra. Poszło bicie. Michał wszystko widzi, ale. Zagrajmy sobie tak, z planem oczywiście, to wiadomo, B4. No, podprowadzić króla należy oczywiście, tutaj do E7. Wolna linia dla wieży białej, ale ta linia tutaj na szczęście nie działa, to znaczy jeszcze nie działa. Tak mi się też wydaje. Przerzucimy sobie skoczka, tutaj strzałeczki pokażę. No Michale, troszkę podpowiadam. Mimo, zobaczcie, takiej struktury pionów, takiej powiedzmy nienagannej, wydaje mi się, że ja mam troszeczkę więcej możliwości, przede wszystkim skoczkiem teraz, żeby troszeczkę pograć. Jestem ciekawy, jak to mój przeciwnik będzie rozgryzał. Dobra, no to gramy sobie skoczek C4 oczywiście. Tutaj? Mogę wieżę rozbić. Chyba nie tracę niczego, tak mi się wydaje. Pionka wziąłem? Wziąłem. Michale, troszkę za szybko grasz według mnie. Dodawany czas to oczywiście jest spory atut, więc nawet jak ci zostanie pół minuty na 3 minuty moje, powiedzmy, to też nie jest jakaś tragedia. W takiej akurat pozycji względnie równej. Tego tutaj podstawka poszła, pionka. Miszku pisze, że podobał Ci się pojedynek z Pawłem. Cieszę się niezmiernie. Rewanż kiedy? Wiesz co? Nie wiem jeszcze. Mieliśmy coś grać w grudniu. No ale w sumie nie wiem, kiedy to nastąpi. Podprowadźmy króla. A król C5 będę chciał zagrać. W sumie z tym skoczkiem mogę mieć problemy, jeżeli będę tak szarżował. Więc muszę wrócić chyba tym królem, zagrać C5 samemu. Żeby mój skoczek miał jakiś punkt oparcia. No, do skoczka A3 jeszcze nie jest tak łatwo się dobrać, bo hetman ma daleką, król ma daleką drogę oczywiście. Więc zdążę tu się na pewno rozwiązać tymi pionkami. No, zagram C5 od razu.
Okej, okay. Teraz pytanie, czy tak nie mogę zagrać? Mogę zagrać B4. Tutaj zawsze mam zanadrzu ruch B5. Czy planuję kolejne turnieje na wzór tego, co w Olsztynie? Powiem tak, myślę, że jest to do zrobienia, ale to nie może być też robione tak często, słuchajcie, bo to wszystko straci smak, tak mi się wydaje. Może czerwiec wchodzi w grę. Może czerwiec, słuchajcie, nie wiem. No czerwiec mógłby być dobry. Zobaczymy. Niczego nie obiecuję, ale myślę, że jest taka szansa, bo w czerwcu wtedy byśmy mogli więcej osób zmieścić, gdyż jeżeli mówimy o tym samym lokalu, no to moglibyśmy po prostu grać też na zewnątrz, bo już będzie po prostu ciepło, nie? A to też fajna reklama by była dla szachów, jeżeli byśmy grali na zewnątrz również. Znaczy w środku też, ale na zewnątrz też. Okej, okay, zagramy sobie H5. A nie, ja mogę tak po prostu grać i już wygrywać. No właśnie. Szach, tutaj H4, jeszcze mam takie fajne posunięcie. Ten mój król się przedostanie teraz do oddziału tutaj przeciwnika. H4, no i tutaj już jest przełom pionkowy. Też słuchajcie, troszeczkę zareklamuję. Jeżeli chcesz wiedzieć o turniejach, na przykład klasyfikacyjnych, jeżeli ktoś by chciał robić kategorię, to też będę brał w tym czynny udział. Można polubić UKS Kopernik Olsztyn na Facebooku. Tam będą informacje. To jest mój klub, który założyłem również i w nim sobie tam z chłopakami działamy. Głównie wśród dzieci i młodzieży, ale też dorośli jak najbardziej zapraszamy. Tam są wszystkie informacje. W piątki sobie gramy w szachy. Dzięki, Michale, dzięki, dzięki. I też będziemy robić od nowego roku, myślę, że sporo turniejów klasyfikacyjnych. Od piątej kategorii, czwartej, trzeciej, drugiej do pierwszej. Myślę, że spokojnie to będzie wszystko robione. To raczej takie weekendy będą wchodzić w grę. No, jeżeli ktoś ma ochotę przyjechać, jeżeli ktoś ma blisko, no to jak najbardziej. A jeśli ktoś ma daleko, to też zapraszam. Jak ktoś ma czas, ochotę, będzie okazja się zobaczyć przy okazji. No i powalczyć o te swoje pierwsze kategorie szachowe. Jestem ciekawy właśnie, jakie macie kategorie. Piszcie na czacie, kto jaką ma kategorię. Będę tak mniej więcej wiedział, jacy zawodnicy mnie tutaj, jacy ludzie szachiści. Sorry, dzisiaj mam język połamany, w ogóle nieskładnie gadam. Będę wiedział, kto mnie ogląda, no wprost, mówiąc wprost. Czwarta, piąta, spoko. Ja nie mam. No i świetnie, jak nie masz. Druga z plusem, no to już porządna. Piąta. Dzięki serdeczne. No widzę, że większość może grać. Wcale. No to też jest dobra okazja, żeby zdobyć, w końcu powalczyć. A to nakręca, słuchajcie. To jak się zdobywa kategorię, to potem nakręca. Marne 900 oczek. Nie szkodzi, to nie jest marne, słuchajcie. Niby trzecia, ale klasyków nie cierpię. Siła gry obiektywnie druga z plusem pierwsza. O, Michale, nieźle siebie oceniłeś. Ale klasyki są fajne. Radzę, radzę. Radzę pograć. Druga to jest taka fajna już kategoria centralna, z którą można bardzo dużo rzeczy robić. Między innymi być sędzią szachowym. Znaczy, mając trzecią też można być sędzią. Ale mając drugą, na przykład, można być już instruktorem szachowym. I fajne rzeczy robić, naprawdę. Dzisiaj na siłce klata biceps. Nie, na razie się troszeczkę trzeba rozruszać, nie? Takie rzeczy to jeszcze. Ja w zasadzie powiem szczerze, nie lubię za bardzo chodzić na siłownię, ale będę to robił. No będę to robił, no. Trzeba robić to, czego się nie lubi, wbrew sobie trochę. Plusy to są normy. Mocna trzecia. Sam sobie nadałeś. Spoko, czyli nie masz. No to jak zagrasz, to od razu zdobędziesz. Trzecia i FIDE w szybkich 1214. O, spoko. 3 na 3. O, Ardeno, możemy zagrać. Będzie rewanż. Czwarta trenerka mówi, że gram na trzecią, ale wbić jej nie mogę. Rewersjak, będzie dobra okazja w Olsztynie. UKS Kopernik. O, dzięki smoku serdeczne. Dzięki serdeczne za link.
Mam nadzieję, że tam się posypią jakieś lajki i będziecie na bieżąco. ...1270 po jednym turnieju. Rozegrasz 10 turniejów, będzie ten ranking mniej więcej miarodajny. Na początku już mówiłem, słuchajcie, ale będziemy tutaj grać ligę. Ligę klubu Pan Szachu, czyli Bundesliga w zasadzie. Znaczy, tam są ligi jakieś 8A, 8B, jeszcze się w to nie zagłębiałem za bardzo. Ardeno wie więcej. W czwartki i w niedzielę i myślę, że trzeba skompletować troszeczkę składu więcej, także jak ktoś ma ochotę tutaj powalczyć, to oczywiście gramy o pietruszkę, no nie ukrywajmy tego, ale zawsze sobie można poćwiczyć, pograć z lepszymi zawodnikami, więc będziemy próbować, słuchajcie, działać. I jeszcze to wszystko opiszę na Facebooku zapewne. Dobra, 7 partii trwających. Tutaj widać chyba niecałą szachownicę, niestety widać. Szachy 05. Aż muszę zerknąć, przepraszam. Kto to są szachy 05? Nie, z Kacper Majek przypadkiem. Już dokładnie nie pamiętam. 3 partie jeszcze trwają, zerknijmy. Manasza, proszę bardzo. Cóż to za pozycja? Chwila. Białe idą w tę stronę. No to to jest remisik. No tak, to jest remis. Wymiana hetmanów i pionek z królem sobie już tutaj dobrze radzi. Kapitan Jack Kasparow. Szachy 05 właśnie mnie zbił. Na tej lidze kiedyś opiszesz. Ja na tej lidze GM2600 porobiłem. Aha, w sensie wygrałeś z zawodnikiem 2600, ładnie. Obciął czas. I się nie wyrobił. No i słusznie. Tu mamy matowanko. No, panowie mają oczywiście tutaj prawo grać do samego końca, szczególnie, no dobra, już tutaj białe się poddały, to też ułatwi szybciej skojarzenie. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie. Bufory 24, zagrajmy sobie, a może teraz sobie zagramy, może C4. Dobra, skoczek C3, partia angielska. Posunięcie E5, skoczek F3. No dobrze, no to może taki ruch, zagramy nietypowy. Nie, no typowy chyba jednak, zagramy sobie G3, pewnie ruch D5 nastąpi. Nie nastąpił, czyli takie tutaj królewsko-indyjskie schematy. No dobra. A więc D3, niech będzie ruch D3. I zagram sobie koń E1, koń C2, koń E3, koń na D5. Taki plan sobie tutaj będę próbować zastosować. Czy on jest dobry? Nie wiem, ale taki plan widziałem ze strony czarnych. Skoczek E7. Gramy od razu E4, żeby nie było D5 oczywiście za szybko. A teraz przy okazji jeszcze mogę spróbować zagrać ruch F4. Skoczek się wycofał, dosyć nienaturalnie to wygląda. Z Gatmatorem wygrałeś, ja też z Gatmatorem wygrałem w bulecie kiedyś jeszcze. F5. No dobra, to wzmocnimy to G4, pewnie G5 nastąpi. No to jedziemy H4. Będziemy tu próbować przeciwnika cisnąć. No szach oczywiście istnieje hetmanem. Może hetman E2, goniec E3. Takie rzeczy widzę, żeby hetman tutaj bronił pionka, potem skoczek F3, no do G5 próbujemy dojść. Zresztą wydaje mi się, że czarne są po prostu tutaj nieco ściśnięte. Dobra, tu się sytuacja otwiera. Wieża będzie chciała grać tędy.
No, zagrajmy ten swój plan. Hetman E2 na razie. Goniec E3 naturalnie. Jeszcze coś takiego widzę jak goniec F3, goniec H5, goniec F7. No to tak sobie zagrajmy. Skoczka przerzucimy. Potem H5, jakiś taki plan skoczek H4 i na G6 będę chciał się ładować. Tutaj pewnie też D5 jest szykowane przez mojego przeciwnika. I to może działać. Spróbujemy zostawić pułapkę, a nie, tutaj nie, może nie ma sensu. Przestawmy skoczka, żeby złączyć wieżę. Aha, i teraz D5, no właśnie. Może goniec D2. Tu będę miał opcję odejścia skoczkiem i ataku na hetmana od razu. No to teraz ruch B4 myślę, że jest dobrym posunięciem. Zbić za bardzo nie można, bo jest tutaj strzał. Więc, a w zasadzie jak hetman tu pójdzie? Jakieś C5. Hetman będzie miał ciasno w tej pozycji. Skoczek D5. Dobra. To chyba C5 wygrywa. Potem zagram sobie gońcem na B4. Chyba, że hetman odejdzie. To wtedy zbijam tu i zbijam tu. Figura więcej. No tak. No czasami tak bywa właśnie, że słuchajcie, jak sobie gramy normalne ruchy, już jakieś tutaj ściśnięcie przeciwnika i właśnie przeciwnik zaczyna szukać drogi, żeby się rozwiązać, troszeczkę próbować grać w taki sposób, żeby no, jakoś kontrować. No i tutaj właśnie czarne próbowały mnie kontrować na skrzydle hetmańskim, a jednak tutaj się zrobiło chyba gorąco. Chociaż to bicie jest dobre. Właśnie tutaj jeszcze wydaje mi się, że taki ruch, ale już tu nie chciałbym przesadzić, chociaż nie, no mogę zbić tu oczywiście. Dobra, bijemy tutaj. Zbiją nam gońca, my zbijemy wieżę. Czyli jakość będzie do przodu. No i następny plan to skoczek E3, wieża G1, nic prostszego. Hetman A3, nie wiem w jakim celu, my gramy swoje. Już nawet mnie kusi tutaj, żeby zbić. Ojejku, no teraz to mi myszka tutaj troszeczkę przeszkodziła. Chciałem zbić na G7. Teraz to już zdwoimy te wieże w takim razie. Mały misklik. No to co? Może skoczek z takim planem? Myślę, że tak. Skoczek G4 nawet z takim planem. Albo z takim planem. To bijemy na F6. No, na D7. Dzięki serdeczne, bufory. Dobra. Dobra, moi drodzy. Za sekundkę do Was wrócę. Odpalimy sobie tylko jakąś partię, żeby Wam się nie nudziło. Szachy 0-5 sobie poobserwujmy. Zaraz do Was wracam, moi drodzy.
Okej, już jesteśmy. No i widzimy. Szachy 0,5 ma jakość mniej, ale bardzo fajnego skoczka. No ten skoczek może być pewnie tutaj przez gońca atakowany i zobaczymy, co się stanie. O, cześć Prodziekanie, witam cię serdecznie. Skoczek ucieka, no tak. Plus jest taki w tych turniejach czasami, właśnie jak jest czas dodawany, to ciężko przegrać na ten czas, jeżeli pozycja jest względnie powiedzmy równa, albo ktoś tam próbuje wyciskać na ten czas. No tak to zwykle bywa. I to jest runda czwarta, prawda? Niedługo będzie piąta, jesteśmy na półmetku. Smoko, co tutaj mi udostępniłeś? Już zerknę. Aj, nie zerknę chyba w to. Aha, to są tutaj te kanały muzyczne, spoko. Spoko, dzięki serdeczne. O tam w polecanych jeszcze się pojawił jeden, ale to już nie będę teraz może tego reklamował. To pewnie nie wszyscy takie rzeczy lubią. Tak, jest ok, smoku, wszystko w porządku, dzięki. Tam się odpalił jeszcze tylko jeden, jeszcze trzeci projekt muzyczny, także Deep Relief. Co tutaj się dzieje, moi drodzy? No cóż, białe mają chyba teoretycznie wygraną pozycję. Mi się wydaje, że wieża H7. Już nie chcę tutaj sugerować. Mam nadzieję, że zawodnicy mnie aż tak tutaj nie słuchają. Chyba nie, bo zagrali inaczej. Dzięki Cezarius, pozdrawiam cię również. Dzięki. No 2 latka minęły, tak? Jestem aż, słuchajcie, sam zaskoczony, że udawało, no, w zasadzie od roku czasu wypuszczam codziennie film bez żadnej przerwy nawet. Sam się sobie dziwię. Ale to też troszkę uczy mnie regularności w pewnych sprawach. Jak trzeba, to trzeba. Tu zbijcie. Oj, figurka na F7. No tak, gdy ma się już kilka sekund, to można nieco panikować. Poprawa rankingu. Dawno nie grałem. Ten ranking po prostu był. Aha, to nie do mnie. Oj, słuchajcie, dzisiaj wybaczcie. Już czasami nie kojarzę. Czy to jest pytanie do mnie, czy nie? No co, no, panie szachy 0,5. Wydaje mi się, że tutaj jest ciężko, no. Słuszna decyzja. No ale walka do końca. No, mają panowie prawo. Okej, partia się zakończyła. Mamy 135 osób. Fajnie. Dzięki bardzo za tak dużą frekwencję. Jeszcze jedna partia trwa. A, znowu matowanie. Wieżyczką. Tak, Chess Memories. No to tak może udostępnię. Zapraszam do subka, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. Też kanał szachowy. Troszkę w innej formule, ale też właśnie jestem ciekawy, czy to się przyjmie. W sposób regularny. Dzień dobry, Kasiu. 100 lat dla kanału to trochę za dużo, ale dzięki. Tyle nie dożyję. Nawet nie chcę tyle, bo to co się męczyć. Tyle czasu. Ale 5 lat i zobaczymy, co dalej. Byłoby spoko.
No dobra, chyba zaraz runda numer kolejna, czyli piąta. Ardenno, witam cię serdecznie. No to jedziemy. Czy dzieci będą prowadzić kanał? Oj, to zależy, czy dzieci będą grać w szachy. Na razie mam syna, jedynego syna póki co. Więc nie wiem, jak to będzie, słuchajcie, nie wiem. Za daleko nie ma co planować. Słuchasz streama? Okej, no to biję pionka na C4. To słuchaj. To będę, w takim razie będę troszkę błędnie tutaj chyba mówił te plany, żeby cię wyprowadzić z błędu. Zaraz, żebym tu jakieś pułapki nie wpadł przypadkiem. A no właśnie, coś tutaj już na mnie szykuje przeciwnik. Sprytnie, sprytnie. No i co ja mam teraz zrobić? Hetman D7, dzikie posunięcie. Cóż ja, biedny żuczek, mogę? A ciekawe właśnie, a propos kanału pokoleniowego, czy już takie historie na YouTubie, na świecie pewnie jakieś takie historie istnieją, mi się wydaje, że ktoś tam za kogoś już kanał może prowadzić. No, takie życie, no powiedzmy, dziadek prowadził kanał jakiś i przejmuje to jego syna, potem wnuk. Ciekawe, czy coś takiego istnieje. Na pewno takie kanały evergreen, typu właśnie muzyczne, co tutaj Smoku niedawno wklejał, to takie rzeczy zapewne mogą się dziać, ale jeżeli to są takie kanały typowo markowe, osobista marka, tak? No, tak jak ja prowadzę tutaj szachy, to ciężko pewnie to przejąć. No nie wiem, albo ja się nie znam, albo jeszcze nie ten etap, mam nadzieję. Ale ja dzisiaj gadam głupoty, słuchajcie, masakra. Sam się sobie dziwię, czemu takie pierdoły opowiadam. Weekend mamy, nie? No Ardeno, co? Co tutaj Ardeno myśli? Ardeno myśli, żeby mnie zaraz załatwić. No i słusznie, chce mnie tutaj oskalpować. Jak ja mam tu grać? No to może. To może tak. A spróbujmy gońca zdjąć, który mi bardzo przeszkadzał. A Prodziekania, ty bierzesz udział w turnieju? No mam nadzieję, że tak. Chyba, że się zbierasz na karaoke, no to wybaczam. Wziął. Nawet nie pytał, czy może. To wracamy. No, skoczek E5 widzę. Taki ruch jest. No ale tu się bronimy póki co. No myślę, że hetman E6. No i pytanie, czy białe coś tu mają za tę figurę? Wydaje mi się, że nie. Ale mogę się mylić. Bo mój król jeszcze jest nieschowany. Jak to się uda zrobić, to będzie dobrze. Więc gramy goniec D7. Obowiązki służbowe w sobotę. Czyli jesteś żołnierzem, policjantem, strażakiem, medykiem, ewentualnie śpiewakiem. I dobra, no to co? Bijemy hetmanem na D7. Jakiś szach wieżą może nastąpić. No może, no to się zasłonimy. Grunt, że nie ma białopolowego gońca, który mi tutaj trochę przeszkadzał. Aha. Goniec C7, proszę bardzo. To chyba długa. No to król schowany i żyjemy. No tak, trochę niby podobna była pozycja faktycznie Kasparowa z Mamediarowym. No dobra, to blokujemy skoczek D5. W ogóle powiedz mi, Kacper, czy w Trójmieście w zimę jest ładnie? To znaczy, głupie pytanie zadałem w sumie. Chodzi mi o aurę generalnie, no ale pewnie też jest spoko. Ja lubię tam w każdą porę roku przyjeżdżać.
do Trójmiasta. W ogóle bym się chętnie wybrał na taką wycieczkę, chyba jedno-dwudniową, żeby tak może niekoniecznie pozwiedzać, ale smoku! Tak skromnie z okazji rocznicy twojego kanału z wyrazami szacunku dla ciebie za twoją pracę i promocję szachów. Ode Dzie mnie, ode mojej mojej żony i żony i dzieciaczków dzieciaczku Amp Energy. Dzięki serdeczne. Szkoda, że takie echo było, ale to jest moja wina pewnie, jakaś tam ustawieniowa. Dzięki bardzo, dzięki. Bardzo mi miło. No to będę miał prawie na bilet do Gdańska albo na Wachę. Bo tam pociągiem 100 lat już nie jeździłem. Co tutaj się szykuje? Co tutaj on mnie, ten Ardeno, chce? W sumie jadąc do Gdańska mogę zahaczyć też przez Elbląg, także... No właśnie, te echo. Nie wiem, dlaczego takie było, ale to tam zmienię ustawienia. Dzięki serdeczne, smoku. 10 zł na litr benzyny? Chłopie, to na... Nie, no na litr benzyny masz rację. Masz rację. Na litr i trochę, ale już niedługo będzie litr. Dobra, ty mi tutaj te oddajesz pionki. No, aby ja je będę brał. A co tam? Biorę. Jak dają, to biorę. Tylko, że nie chciałbym tutaj wpaść w jakieś kłopoty. Hetman A5 zagrajmy. Nie, nie, smoku, nic nie dorzucaj. Ja sobie żartuję, absolutnie. Dzięki wielkie. Symboliczna dycha to zawsze jest super sprawa. Bardzo mi miło. No to co? Goniec D6, panie Ardeno. Goniec E3, coś tutaj będziesz kombinował zapewne. Będziesz chciał kombinować. No to wyprowadźmy ostatnią figurę. Ja do Gdańska bardzo chętnie bym przyjechał, tylko nie mam kiedy póki co. Ciężko znaleźć wolny termin. A wiesz co? Walę tego gońca. Tak mnie trochę ten goniec denerwuje. I jakiś taki ruch. Nie chciałbym czegoś tu podstawić przypadkiem. Jakiegoś mata. Jakiś tam zagram sobie B6, hetman B7. No właśnie, zaczyna się podstawianie pionków. No tutaj sobie zagrajmy. W takim razie. Ale chcesz mi tutaj wziąć te wieże. Chcesz mi wziąć wieże. Wieże F8. Idziemy na mata. Idziemy na mata tutaj, jeszcze żeby się obronić od wszelakich właśnie jakichś takich sztuczek. No i hetman B7, myślę, że na spokojnie. Taki ruch hetman F3. Ciekawe, co ty zrobisz, ale wygląda ładnie. Ach, podstawiłem hetmana. Nie wziął. Oczywiście jakby wziął, to skoczek bije. Tutaj mamy z szachem na E3 na szczęście. Panie Łukaszu, skończył panu się czas. Dziękuję ci serdeczne. Chciałem się tu szybko załatwić, no ale nie tym razem. Rozłączyło. Taki urok internetu, przykro mi bardzo. Będzie okazja na rewanż. Na pewno. Manasza pisze, ja wczoraj 3 plus 2 grałem na żywo i ciężko się grało. Nie wiem, czy uda się wbić FIDE w blicu, bo nie pokazuje rankingu akurat, rezultatu. Oczywiście, że da się wbić. Trzeba tylko grać. Nie ma co tutaj komplikować. A jest maksymalna moc. Witam Macieja. Dzisiejsza partia mistrzów była tak samo ciekawa jak wczorajsza, bo nie znam wyniku i nie wiem, czy sobie jakiejś powtórki nie puścić. Jak była ciekawa, to trzeba puścić powtórkę. Jak coś nas ciekawi.
Czemu nie? Repertuar zmieniasz debiutowy. Czyli już nie będziesz grał Sycyla, tylko Karokana, mam rozumieć. A, dobra, dobra, wiem o co chodzi. D4 ci się znudziło. Będziesz grał E4, okej. Okay. Nie musiałeś tego mówić. Będziesz miał więcej teorii do obkucia. No ale... Zresztą po D4 też jest dużo. Tylko troszeczkę łatwiej według mnie ogarnąć temat. Kto mnie tu zaprasza do gry? No nie, no nie teraz. Gramy turniej, moi drodzy. Okej, coś tu jeszcze jest grane. Pewnie jest. Vulcanodon 3000, MRT 2000. Niki są groźne. Pozycja białych. Dobra, figura więcej. Ale pewne jeszcze problemy pewnie trzeba rozwiązać. Chociaż już hetman się wycofał. O, czas też jest ważny. No tak. Czas jest ważny w tym momencie. Ok, mam jeszcze 5 partii trwających, zerknijmy. Wieżówka jest oczywiście gładziutko wygrana, pionek zasuwa. Jeszcze taki sprytny ruch, wieża H2 można zagrać. Dokładnie. Poszło. Jedna partia jeszcze trwa. Zerknijmy. No tak, tutaj już szybko to poszło, ok. No i runda kolejna, czyli runda numer 6 za chwilę. Smoku! Dzięki! Krzychu, masz urodziny swojego kanału, gratulacje i 100 lat. A ja dzisiaj mam urodziny Michałka, mojego syna. Zatem świętujmy Kerselit. Dzięki wielkie! Wszystkiego najlepszego dla syna. W ogóle to ciekawe, mój synek się akurat urodził 6 grudnia, więc no, prawie. Prawie to samo. A też ciekawa sprawa, bo ostatnio sobie skojarzyłem, że w ogóle termin porodu mojego syna miał być 30 listopada w dniu urodzin Magnusa Carlsena, a wyszło 6. Dobrze mu było w brzuszku. Także to też, no ale no 30 się nie urodził, urodził się 6. No ale jakby 30 się urodził, to by w szachy musiał grać, no już od drugiego roku życia. Się śmieję trochę, ale... Data ta sama by była. Ha, że będziesz grał na D4 nieprzyjętego kida. No troszkę może jest prostszy, no pewnie tak, no. Ale ja uważam, że kid jest spoko. Ale 6-9-3-1. Ciekawe pytanie zadałeś. Tu akurat powiem ci, że było troszkę odwrotnie, więc no, tak powiem. Skoczek B3 i bicie na D4. Dlaczego nie zbiłem skoczkiem tutaj? Nie wiem dlaczego. Od razu tego nie wybiłem. Nie mam pojęcia. No dobrze. To końcem może na G5. Troszkę wprowadzimy sobie wieżę. Spróbujemy postraszyć przeciwnika. 3 grudnia. No to też blisko. Okay, wieża C1. I teraz wybiję tu, potem zagram tu. Czy ja coś stracę? Nie wiem, czy ja coś stracę. Nie mam pojęcia. Sprawdzimy to. Znaczy teraz tak. Aha, wieża D8, wieża. Hetmanem. To sobie trzaśniemy. Na związaniu bazując. No i już czarne pola się porobiły słabe. Teraz to wykorzystać należałoby. Hetman F6, goniec H6, hetman mat. No to hop. A tak, po czarnych polach tutaj już mogę poszaleć troszeczkę. Pewnie jakiś hetman D8 jest, ale ja wtedy
Po Hetman D8 sobie ucieknę i będę z tamtej strony próbował atakować. Potem może być też F6, koniec H6. No tak, no ale to czarne myślę, że są przyjemne tutaj. No białe, przepraszam. W tej sytuacji. Okej, okay, widzę tutaj zamysł przeciwnika. Gramy tak i wieżę od razu atakujemy. Jeszcze mogę tak spróbować odciągnąć tego skoczka. I spróbować dać mata. Chociaż ten ruch chyba nie był najlepszy. Tak teraz patrzę właśnie. Z uwagi na Hetman D8 można było brać jakość. Ale jeszcze mam posunięcie Hetman C3. Nadal tu nie można, bo jest mat na G7. Hetman D4, wprawdzie istnieje takie posunięcie, ale tutaj szereg wymian nastąpi, będą miał jakość więcej w tej pozycji. Dokładnie tak. Wybiję pionkiem. No i A3. No i teraz wystarczy wejść na wolną linię. Tudzież zagrać F4, król E3 za chwilę. Podciągniemy troszeczkę pionka. No i co? Zdwoić trzeba wieżę. Ha, tutaj jeszcze są plany. Okej. Okay. Dobra, to... Ha, sprytnie. Bardzo, bardzo sprytny ruch. A, tu czarny jeszcze będzie mnie chciał pooszukiwać troszeczkę. Bo tutaj F5 będzie bardzo nieprzyjemnym posunięciem. Mogę też tak zagrać w sumie. No, zagrajmy od razu. Jakiegoś tam pionka trzeba będzie pewnie oddać. Bierze D6 za chwilę. No to bierze D6. A, nie do końca to działa. Mój drogi przeciwniku, tu jakbym zagrał, ty byś mi zbił, ja bym zbił tu i król na D5 i byś tu atakował z szachem, więc ja nie mogłem zagrać wieżą na D6. No ale przeciwnik widział, że mogłem, więc pewnie stąd decyzja poddania się. No dzięki serdeczne. A w Gdańsku nie ma jakiegoś teraz turnieju, jakiegoś blicyka czy coś w tym stylu, bym przy okazji może wpadł i zagrał. Chociaż muszę zobaczyć na czas arbiter. Chociaż teraz grudzień w zasadzie, to już zaraz okres świąteczny. Dzięki Smoku, dzięki za udostępnianie linków. Szósta partia za nami, moi drodzy. Sprawdźmy tutaj, jak gra bajanista. No tak, w materiale jest równo. Łańcuch pionów imponujący. Pionek E5 spoko. I teraz, aby wyciskać pozycję. Dzień mi mija pracowicie. Dzięki serdecznie, Dadis. Ale w porządku, tak na większym luzie. Człowiek się trochę wyspał, bo sobota, wiecie. Nie trzeba gonić nigdzie. Gdyni jest 18 grudnia, ale ja od 17 do 19 w Katowicach gram Mistrzostwa Europy, więc no nie po drodze wtedy. W Bydgoszczy fajny turniej teraz trwa. Bydgoszczy ciekawy turniej grają właśnie. Na Chess Managerze też jest informacja.
subskrybencie piszesz. O, bardzo ładny przełom następuje. Podoba mi się ten ruch. Bo jeżeli pionek wybije na e6, to tutaj pewnie jest bicie. Takie posunięcie. Aha, okej. Tutaj chyba nic nie działa, co? W sensie, co teraz? Czy skoczek tu? Nie, trochę przesadzam teraz z tym posunięciem. Ale tutaj goniec jest na związaniu, więc nie trzeba reagować. Można z tym pionkiem coś zrobić. Może taki ruch? Z drugiej jednak strony zaraz tutaj będzie bicie wieżą, bo pionek raczej wieżą. Więc może skoczek f4 jest dobrym zagraniem w zasadzie. I nie pozwala tutaj wymienić hetmanów. Tutaj atakuje na d5, tutaj broni. No tak, skoczek f4 świetną rolę spełnia w tym momencie. Tak, bicie pionkiem bardzo ładne. No właśnie, chciałem się odnieść do tych korków pomiędzy Gdynią a Gdańskiem. W korkach, no niestety, chyba 10 minut się nie jedzie. Też tego doświadczyłem w miesiącach letnich i no niestety jedzie się trochę dłużej. Fakt jest blisko, wiadomo, ale w korkach to nie jest aż tak blisko. Ale dobra, nie sprzeczajmy się takie rzeczy, to wiadomo o co chodzi. Dobra, tutaj skoczek. Oj, jakie tutaj niebezpieczne maty grożą. Ale przecież skoczek bije, no faktycznie, tego nie widziałem. Trzeba zacząć chyba robić zadanka w jakieś maty w jeden albo coś takiego, bo kiepsko to widzę. Skoczek f3. Białe chyba się bronią. Znaczy na pewno się bronią białe. Next to win. Gratulacje z okazji jubileuszu. Dzięki. Jesteś wiernym widzem Twoich filmów na YouTube, ponieważ na Twitchu trzeba mieć dokładnie wolną chwilę w czasie transmisji. No tak też właśnie, tak też to właśnie bywa. Dzięki serdeczne. Dzięki, że jesteś. Hetman e5. Coś tu białe zauważyły. Szacha zauważyły. Tutaj. Niebezpiecznie się zrobiło mimo wszystko. No, muszę przyznać, bardzo zacięta walka z obydwu stron. Białe szukają wiecznego szacha. Czy tutaj? Jest teraz opcja. Wybaczcie, widzicie, trzecią kawkę dzisiaj piję, a spać się chce. Kawa już chyba nie działa. Szach nastąpił znowu. Oj, to chyba nie był dobry ruch, bo królem na e2 bym zagrał, raczej bronił tutaj gońca. Teraz goniec jest golutki, wesolutki. Gdyby nie filmik z finałowej partii, to byś mnie nie znalazł. No, może być znalazł, ale fakt, tam jest dużo wyświetleń. Kacper, ty piszesz do mnie, że ja mam się odezwać, czy co? Bo nie kumam. Tak, partii finałowej, kumam, Ardeno, kumam. No i co? I tutaj czarne mają wygraną pozycję oczywiście, tylko to jest... Aha, czy to nie jest wieczny szach jakiś? Nie, to na pewno jakoś czarne wychodzą tym królem. Ale powtórzenie posunięć. No, zacięta walka, naprawdę. Trzeba przyznać, że grubo było. Jakub Jaca, wicelider. No cóż, zagrajmy e4. Miałem się odzywać. Pewnie w sprawie Twitcha i tych ikonek zapewne. No to musisz mnie skarcić. Emotek, dobra, wszystko jasne. No dobra, słuchajcie, ja nie, to nie jest moja pozycja, więc sobie zagramy tak jak sobie zagramy.
Zrobię sobie roszatkę. Nawet jakieś B3, coś tam pokombinujemy. Nie, w Szwajcarze nie zagrasz dwa razy z tym samym, na pewno nie. Chociaż w historii były takie przypadki w turniejach na żywo, ale to jest raczej nielegalne. Mi się zdarzyło niestety. Znaczy w pierwszej partii był walkover, bo zawodnik nie przyszedł, a potem zagrałem z nim w dziesiątej rundzie. W dziewiątej, ostatniej rundzie. Też bez sensu, a to lata temu i tam nieprawda. Bicie? Jestem nieco zaskoczony. Z drugiej jednak strony pionek może potem przez A5 iść przez A4. Moim planem będzie zagranie za chwilę ruchu E5. Struktura pionów jest ważna. Tu w ogóle też hetman na A1 będzie stał wyśmienicie, uważam. Dlatego, że z tą wieżą mogą świetnie działać sobie na linii A i z gońcem na przekątnej. I to naprawdę może być bardzo mocna broń. Tak od pietruchy sobie zagrałem tutaj gońcem. Bardzo dobry ruch. Goniec zagra na F6. Spróbujmy potraktować przeciwnika skoczkiem na C4. Nie ma ruchu na B6, bo odbije. Jeśli goniec tutaj, to będzie wisiał pionek później. Chociaż jak goniec zagra, ja mogę wybić. Dobra, tutaj wybijam. I hetman A1. Taki ruch, tak, taki ruch jest. Skoczek na D2 z planem na C4. Jeżeli goniec, zagram H3 z planem, goniec na G4. Powinno działać. Skoczek może tutaj zagrać. Tam nie mogę. Zagram hetmanem. Dobra. Dobra. Skoczek mnie tutaj chce ukarać. Ja zbiję, bo ten goniec już mi nie jest potrzebny. On jest poblokowany przez te figury. Spróbuję zagrać goniec G4 i jak mi się uda to wymienić, a raczej mi się uda, to mój skoczek na C4 będzie stał jak nie za 3 punkty, a jak za 4,5. Będzie nie do ruszenia, no chyba że wieża będzie chciała go zbić. Co mój drogi przeciwniku teraz zrobisz? No to właśnie strategia szachowa jest, no taka bym powiedział, bezlitosna. Jeśli dobrze się ustawimy, to przeciwnik może mieć bardzo trudno grać jakieś takie ruchy w miarę sensowne, które dawałyby jakieś szanse. A w tym wypadku wydaje mi się, że będę stał wyśmienicie wręcz. I aż skoczek już wleci na C4, to będzie praktycznie nie, no mówię, nie do ruszenia. To znaczy, jest jakaś tam opcja, żeby tym pionkiem spróbować zagrać. Ale to trzeba było G6, tutaj rozwalić pionka E4 i wtedy. No ale to jest daleka droga, tutaj już zacznę działać sobie na tym skrzydle. No dobra, to z miejsca skoczek C4. Myślę, że zagramy sobie F3, chociaż nie F3, może nie będzie takie potrzebne teraz. Wieża A5 z planem na przykład hetman na A4 z próbą wymiany hetmanów. O, tak spróbujemy. Lecimy. Jak wymiana hetmanów nie nastąpi, no to przerzucę wieżę na A1. No wszystkie siły w ogóle będą na skrzydle hetmańskim, a król będzie osamotniony. Z drugiej jednak strony, jak się dobrać do króla, no pewnie też jest jakaś opcja typu hetman C8 nawet. No wtedy F3, niby czarne pola słabe, ale mogę zawsze króla przestawić na F2, G3 ewentualnie. Nie widzę za bardzo też dla czarnych takiej opcji, żeby on od razu, ten mój król był atakowany w sposób taki bezlitosny.
No i Jakub Jaca, nad czym Jakub Jaca tutaj rozmyśla się, zastanawia. No z hetmanem coś trzeba zrobić, ewidentnie. Wymiana jednak nastąpiła, okej. Dobra, no to lecimy po pionka. No ja tego pionka już wezmę. Czyli widać słabość na A6. Powtórzę, że skoczek stoi fantastycznie. Chyba zacznę grać E4, skoczek E4, skoczek F3, goniec E2, no i tyle. I będę sobie robił ruszadę, a potem niech się dzieje, co chcę. Nie, oczywiście żartuję, ale w tym wypadku tutaj przeciwnik pozwolił na dużo. Kolejny pion wisi. Z drugiej strony, jak zagram tu, lepiej podprowadzić króla teraz do tego pionka. Wymiana, ok. No i teraz zbijemy. Wieżówka jest już prosta. Dwa pionki więcej. Taki ruch grozi. Co, tędy mogę sobie iść. Sprytnie, sprytnie, próba przełomu. Do mata. Nie, jednak nie. Dzięki serdecznie, Jakub Jaca. Smoku, piszesz. Tak prywatnie do gry na co dzień. Którą platformę wolę? Czeską czy liczes? Wiesz co? Nie wiem, dlaczego mnie odpowiadać. Znaczy tak, no Title Tuesday lubię, no to gram czeską, ale jakbym miał grać regularnie turnieje, to zdecydowanie liczę z wolę. Na liczę się jest bardziej to wszystko przejrzyste, wszystko działa, nigdy się nic nie zacięło, nie było problemów. No wolę chyba jednak na liczę się grać mimo wszystko. No ale wiadomo, ludzie grają tu i na Kamury nie spotkam na liczę się, więc na czeskomie mogę go spotkać, czy tam jakichś silniejszych zawodników stopki. Ale tak patrząc teoretycznie tylko na platformę, no to jednak chyba wolę liczę, mimo że rzadziej na nim tutaj występuję i gram. Ale chyba liczę. Znaczy na pewno liczę, jeśli chodzi o na pewno turnieje. Okej, kto tutaj jeszcze gra? Proszę bardzo, sprawdźmy. Szachmat 1, 2, 3, 4, 5. No tak, jakość więcej. Pionek mniej. No ale to czarne powinny sobie poradzić bez problemów. Propozycja remisu ze strony czarnych? A to jestem zaskoczony. Ja bym nie zaproponował remisu w tej sytuacji, bym próbował. Białe odrzuciły? Kolejne zaskoczenie. Oj, przełomy grożą, chociaż goniec pilnuje diagonali, więc przełomów nie ma. No ta wieża daleko gdzieś tam powinna. Co? No to teraz białe raczej nie przegrają tej pozycji. Chociaż ciężko stwierdzić, ale chyba nie. Tu taka pułapeczka, ale to i potem F5. Tylko, że po ruchu gońcem gdzieś musi ruszyć król albo wieża, raczej wieża, więc pułapka nie działa. Czy pogrywałem kiedyś, albo pogrywam wciąż w jakieś gry komputerowe? Odskoczenie od szachów. Nie, specjalnie gry komputerowe mnie nigdy nie jarały i nie zajmowały mi na szczęście dużo czasu. Aczkolwiek miałem mały epizod, ale to dosłownie jedno, dwudniowe, czy tam trzydniowe w czasie świąt, jak był czas, wiadomo. Bardzo lubiłem grać w Settlersów dwójkę, taka klasyka.
Bardzo lubiłem. No tam poprzechodziłem te wszystkie plansze i stało się to tak naprawdę nudne. Troszkę w Age of Empires ze znajomymi kiedyś w liceum jeszcze w sieci sobie graliśmy, ale to też takie krótkie epizody, dosłownie kilka dni, to nawet nie trwało to tydzień. Ale to nawet tego nie liczę, bo to kwestia spróbowania, tak. Także jakieś tam gierki mnie specjalnie nie interesowały. Może dlatego też więcej czasu było na szach. Średni silny turniej dzisiaj. To dobrze, trzeba grać w silnych turniejach. Olsztyn jest bliski, bo pochodzę z Mazur, konkretnie z Węgorzewa. No tak, a ja pochodzę z Kętrzyna. Blisko Węgorzewa. No, mamy remis? Mamy remis. Tak, jest remis. No, świat jest mały, słuchajcie. Może by się udało, słuchajcie, spotkać w czerwcu na tym takim jeszcze raz turnieju. No tak zaplanuję sobie czerwiec, nie obiecuję, ale myślę, że jest to do zrobienia. Bo to już taki jest miły miesiąc, cieplutki. Także zobaczymy. Dobra, jedna partia trwa. Tu jest matowanie. No ale chyba czarne. Nie będą tutaj latać skoczkami. No nie, matujemy, proszę pana. No nie, to jest zabawa. Właśnie na przykład w takich momentach żałuję, że gramy czas dodawany, no bo tu można się bawić i bawić. Ja mam nadzieję, że tutaj czarne będą uczciwie matowały, bo to szkoda czasu. No tak, jest uczciwe matowanie. Całe szczęście. No i król wystarczy, że ruszy i w następnym ruchu mat. Dobre powietrze, fajne macie te niki, naprawdę zaskakujące. Tylko teraz nad czym białe myślą? Nie ma ratunku. No właśnie. Panie biały królu, poprosimy o posunięcie, które jest jedyne w pozycji. To też bez sensu tak przedłużać. No cóż, to są właśnie takie minusy czasami tempa dodawanego, no ale tak to już jest. Dzień dobry, Bekczesie, witam cię. Na szczęście kilkanaście sekund, spokojnie, wytrzymamy. OK. Mamy to, więc runda numer 8 za sekundę. Bajanista, dzień dobry, serdeczne, dzień dobry. Jedziemy. No ale tak to już jest. No, i tak liczę, to świetnie rozwiązuje według mnie. Bardzo zgrabnie to robi. Ciężko by było. Dobra, co ja mam zagrać teraz na ten ruch? A zagrajmy sobie może trochę inaczej niż zwykle. Skoczek F6 niech będzie. Oho, dobra. Najlepsze to jest D5, to w takim razie muszę zagrać trochę inaczej niż zwykle. Okej. Okay. Wybijemy tego pioneczka. I może C5. Spróbujemy tutaj przeciwnika ugryźć z tej strony. Izolowany pionek po stronie białych, co mnie cieszy. I teraz po roszadzie mam taki ruch hetman C7 z atakiem na gońca, z atakiem na pionka. Chapnę piona i będę zadowolony. Wzięty, wrócony. Cyk. No to muszę tym hetmanem uciekać. Wprawdzie straciłem tempa oczywiście, ale mój król jest bezpieczny. Gońca sobie oddam, jakby co. Pionek więcej. Jest dobrze. No i tacy się zderzają smoku niestety. Ale nie ma co się denerwować, słuchajcie. Gonię C5.
wymienimy. Jak mamy coś więcej, to wymienimy. I atakujmy skoczka. A F5 będzie grozić. No to zapraszam Cię, prodziekanie, do Olsztyna na więcej niż jeden dzień. No w czerwcu to myślę, że będzie spoko, myślę. Czerwiec będzie ok. Przede wszystkim aura będzie ciepła, będzie przyjemnie. Coś się pomyśli, żeby wiecie, turniej szachowy jak najbardziej. Może by coś jeszcze wymyślił, może jakiś turniej blitza albo dwa turnieje. Wszystko jest do zrobienia. No, będę też troszeczkę się sugerował waszymi opiniami, pomysłami. Coś się wymyśli, myślę, że będzie spoko. No i teraz co? Skoczek albo wybija. Raczej chyba wybić musi. Nie widzę nic innego lepszego. No właśnie. Zaraz, ja mogę wtrącić tu i to może być dobre posunięcie. Tak, wtrącimy. I tutaj wybijemy. Tak, żeby hetman nie miał połączenia od razu z gońcem. Skoczek E5 na gońca. Teraz jakiś lufcik by się przydał. Wewnątrz szachusiowa liga, raz w tygodniu, Szwajcar, punkty. Wiesz co, no oczywiście pomysły są dobre, tylko ja nie mam na to czasu, moi drodzy, żeby coś takiego organizować. Poza tym za dużo projektów naraz mam, żeby tam coś jeszcze dokładać. Poza tym teraz też z klubem na żywo robimy, będziemy robić różne rzeczy. O, tutaj B6. Więc myślę, że no, poza tym ligę mamy tutaj, tak? Dwa razy w tygodniu, więc ta liga w zasadzie to jest bardzo dużo gry. No ale pomysły spoko, oczywiście, że pomysły są spoko. Tylko ja sam nie ogarnę takich tematów. No nie ma fizycznej możliwości. No dobra, ruszymy H5, króla podprowadzimy nieco. Taka pozycja powinna być teoretycznie wygrana, tylko no, nie jest taka prosta jeszcze gra. Tu nie mogę. Podejdźmy królem. Może hetmanem. W sumie to nie wiem po co hetmanem. Aha, troszeczkę wieżę wyżej postawmy. Może tak, żeby nie było szachów. No właśnie, troszeczkę mi brakuje tutaj chyba opcji, żeby tego pionka wziąć. No, zagramy sobie F4. Hetman H3 był? Może coś było. Któż to ogarnie? O, G5? Czy bywam w Lublinie? Oj, w tamtych okolicach to zupełnie nie bywam. Kompletnie tam mnie nie ma. No jak coś się pojawi fajnego szachowego pewnie, no to bardzo chętnie się wybiorę, tylko to są też, to jest kwestia właśnie terminu jakiegoś. Dzięki serdeczne, Smoku, za zaproszenie. F6. Przerzucimy hetmana tędy. Króla na G7. Tutaj chyba nic nie ma. Póki co. Ale ładnie tutaj bajanista mnie próbuje ogrywać. No H4 podciągniemy. No, białe tutaj nieco dominują chyba. Chociaż ten ruch był słaby. H6. A6 to był słaby ruch. Nie wnoszący nic do pozycji. Jakoś się trzeba poprzestawiać, tylko jak to zrobić? Możliwe, że to jest pozycja nie do wygrania. Nie ma opcji jakości wideo?
Nie mam pojęcia. Znowu to samo? Nie wiem. Następnym razem sprawdzę co i jak. Król. Dobra, król musi iść na F8. Wiesz, jak, ja wiecie, jak zagram królem na F8, to już klękajcie narody. No dobra, ryzyk fizyk. Chociaż to jest duży ryzyk fizyk. Król D8, próba zwycięstwa. Ha, tutaj chce mi wejść, dać mata, ale bym przegrał partię szybko. Tak coś sądziłem, że mogę mieć ciężką sytuację. Jak będę próbował szarżować, ale może to jest i dobre. No dobra. Jakieś taki, taka zaczepka mała, H3. Tutaj? A co mi to będzie groziło? Najwyżej się za chwilę dowiem, bijemy. No nie wiem, coś takiego. Tu mi weźmie pionka oczywiście, to wtedy teraz królem przejdę z powrotem. A to będą ciężką sytuację. Tutaj ciężkie figury to są niebezpieczne figury. Właśnie. Otóż to. Spróbujemy jakąś kontrę złapać. Jedyne co mi przychodzi do głowy to atak na króla białego. Zapewne tutaj miałem partię przegraną. Nie wiem jak jest teraz. Bardzo skomplikowana. Wymiana. To jest dobra wymiana. Tak muszę. To jest dobra wymiana dla niego. Ten pionek jest słaby. No, jestem w pułapce. Jestem w pułapce. No, jest to wtopka. Jest to wtopka, niestety. Walka trwa. Wieża E6. No dobra, gratulacje bojanista. Cóż, no wtopa, ale tam pewnie była lepsza zdecydowanie po debiucie, na pewno. Ale to tak zwykle bywa, jak się gada. Nie szukam wymówek, absolutnie. Wtopa to wtopa, przynajmniej turniej się zrobił ciekawy. O, tata Julii, jak awansował wysoko. No i po pierwszej porażce.
No, ładnie, ładnie, same zwycięstwa. Nieźle. No, za chwilę ostatnia runda, słuchajcie. Dobra, i jeszcze jedna runda trwa. To jest ciekawa końcówka. Nie, to jest wygrana. Wiadomo, wygrana. Tak jest. No i tutaj jest koniec gry. I mat. Okej. Moi drodzy, ostatnia runda za moment. No, trzymajcie się mocno. Czuję, że chyba tata Julii będzie moim przeciwnikiem, bo tak na to wskazuje tabelka. A jednak nie, bandyta 997. Bandyta 997. No to już E4. No, F4, zagrajmy ten gambit królewski. Poszło, bicie, przyjęty. Goniec C4, oczywiście po takim ruchu jest król F1. Król F1 stoi świetnie. Często spotykane posunięcia w czołówce światowej. Okej, no wyprowadźmy wszystkie figury. D4. No i jakiś taki ruch typu tutaj. To tak można po prostu. No Hetman E2 niech będzie. Czy lubię gry strategiczne? Niby lubię, ale nie gram. Takie posunięcie mi tutaj zagrał przeciwnik. No dobra, zbijemy sobie tutaj. Zagramy Hetmanem na C4. Bo atakuje tu i tu. Więc gdzieś tam drapnę. No, drapnę na E6. Pion odzyskany. Pełna zgoda. Taki ruch. Bardziej bym chciał tego króla próbować jakoś atakować. Może skoczek E2. Tego pionka spróbujemy wziąć. To G5 pewnie zagra teraz, a jednak nie. No dobra, to ja oddałem piona. W ogóle ja oddałem pionkę bez sensu. Totalnie bez sensu pograłem. Hetman D3. Dzięki smoku, że byłeś. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Szach tutaj jeszcze. Zaczynam trochę kaszanić tutaj w tej sytuacji. Ale przeciwnik też mi daje jakieś szanse. Skoczek F4. Coś tutaj się szykuje. Niebezpieczeństwa jakieś. Niebezpieczeństwa. Aha! Wieża E2 będzie mi wlatywał. Już kompletnie zaczynam grać głupoty. Trzeba oddać figurę, ale pozycja jest przegrana kompletnie. Zupełnie przegrana. Prezent ze strony przeciwnika. To ma szacha oczywiście. Po tym szachu. Ale wariant, masakra. Jak odejdę królem, on mi zbije tu, potem widełki, wrócę, weźmie tu, tu wisi, jak to w figurach, będę miał figurę mniej nadal. Dlatego też tu, a tu też nie mogę. Jak zagram tu, to mi zbije wieżą. No muszę zagrać tak. No pewnie zbije na H1, no to jest oczywiste. Co? Jeszcze lepiej zagrał. No nieźle.
Tutaj to tu dostanę plombę. Tu mam przegraną. Czyli szachuś przegrywa dwie ostatnie partie. No dobra, poddaję partię, bo tu nie ma kompletnie co grać. Załatwił mnie przeciwnik. Ale z jednej strony to dobrze, bo co to by było, jakbym wygrał swój turniej przecież. No, bandyta remis w pierwszej rundzie, potem przegrał i wszystkie do końca zwycięstwa. No nieźle, nieźle. Nie widzisz czterech figur? Nie wiem, co to znaczy, nie mam pojęcia. Nie wiem, co się dzieje, jeżeli nie widzisz czterech figur. Dobra, sprawdźmy, słuchajcie, tutaj chyba ważną partię. Bojanista kontra tata Julii. Tata Julii ma chyba wygraną pozycję. Zobaczcie, goniec nie ma gry kompletnie. Tu zaraz na przykład jakiś ruch B5 nastąpi. Loksart miał pisze, że miał wysoką dokładność. A to jeżeli ktoś oszukuje, no to zawsze liczę, że go tam sprawdzi. Mi tam, słuchajcie, jakoś tam specjalnie nie zależało ani na rankingu, ani na jakimś tam wyniku, oczywiście. Więc kompletny luz. No ale wydaje mi się, że było wszystko w porządku w tej partii. Cezariusz, nie pomogę ci, nie mam pojęcia, dlaczego tak tam wyszło. Ok, subskrybent. No powodzenia dalej. Nie poddajemy się. I co? Goniec A3, goniec F8. To w ogóle jakieś ciekawe bicia mogą następować, tam awans pionków, ale też można grać na spokojnie oczywiście w tej sytuacji. Król F2, ok. Aż się prosi, żeby na przykład taką plombę zasadzić tutaj przeciwnikowi. No ale jednak to nie działa. Pionki niby zaawansowane bardzo, ale jednak jeszcze chyba nie do końca. Ja to bym próbował chyba tutaj gońca na F8 wstawił i bym go wymienił. A, na F4 też jest taki ciekawy plan, oczywiście. Król F3. Jedno jest pewne. Czarne według mnie mają wygraną pozycję. A to bajanista gra czarnymi. Tata Julii ma problemy. Dobra, bo mi się teraz to poprzestawiało. Król F3, B6, ok. No, powodzenia, powodzenia, żebyś zrobił te 50 zadań. Jasne, że tak. No, ciekawy jestem, co tu się wydarzy. Bojanista chyba gra o zwycięstwo w turnieju w ogóle. Czy wiemy, kim jest ten zawodnik? Nie wiemy, a szkoda. Bierze C1, E5. Chyba E4 jest jeszcze silniejszy. Chociaż wszystko w zasadzie pewnie działa. Pozdrawiam, Sebastian. Oj, król w tarapatach, niestety. Jakaś wieża E4 działa, pewnie też goniec H6. Goniec H6 na D2 pewnie najprostszy. Jeszcze coś tutaj czarne wymyśliły innego. No, ciekawe, ciekawe. Bierze F4. Głównie to chyba chodzi o ten punkt D2 również. Ja bym wziął tego pionka. No oczywiście. Niby tu się jakiś pionek wolny zrobił, ale to się chyba wszystko łapie. Tutaj wieża pilnuje. Najprościej chyba zbić. Tak mi się wydaje. No król ma jedyne pole, więc nie ma tutaj nad czym myśleć. Chyba tu jednak, potem jest D2. O, czarne pewnie chcą dać jakiegoś ładnego mata. A, właśnie, tu będzie mat teraz. Goniec E3. Tak jest, bardzo ładny mat. No gratuluję, bajanista, ładnie. Chyba bajanista zwyciężył w turnieju.
Dobrze kojarzę, będzie 8 punktów? Tak, będzie 8 punktów. To się zaraz odświeży. Tak jest, Bajanista wygrywa turniej, moi drodzy. Dwa remisy, żadnej porażki. Świetnie. Sprawdźmy, co tu się dzieje. Jakub Jaca walczy z szachmatem. Cóż to za końcóweczka? 2-4-6, 2-4-6, porówno w pionkach. No i teoretycznie taki wysunięty pionek może być słabością, ale z drugiej strony pionek C5 jest słaby. A przy dwóch wieżach to już jest inna bajka. Wieża F2. Wymiana chyba nie jest korzystna. Oj, będzie wymiana. I to jeszcze taki ruch G5, słabiutki. Wymiana tutaj, ale tam są jeszcze opcje. Wieża B3, pionek. Nie, pionek nie ucieka, bo są dwa tempa, dwa ruchy. Więc to jeszcze. No i szachmat tutaj troszeczkę czasu ma mało. Tak jest, wieża bić musi. Wieża C3, gdzieś tam jakąś aktywność pewnie szukać. W ten sposób by trzeba było. Tak bym próbował. Teraz wieża F2. Oj, co to za pionkówka? No wybić trzeba. Tu jest zawsze przełom. A, to jest wzięcie pionka. H5 działa raczej. Się pionkówka porobiła. Chyba szach. Tutaj. Ale przełom B4. Oj, te przełomy są niebezpieczne. Czarne w opałach według mnie. Tu jeszcze jest jakiś ratunek. Nie jest, już tu pionek leci. Oj! Dwa pionki niestety uciekają. Maciek. No i w porząsiu. 137 ludzi zagrało w turnieju. Już się odświeża. Dzięki Michale za poświęcony czas. Dzięki. Patrząc na ostatnie partie bandyty, chyba mam nowego faworyta, nie na najbliższy, ale na jeszcze następny turniej kandydatów. Aha, okej. Może. No, Michale, już nie zagram z tobą partii towarzyskiej, także sorry. Czy tu się odświeża ta strona? Niech mi ktoś powie. Tu partia się skończyła. Wojtku, piszesz więcej takich turniejów. Dzięki. No Cezarius, to przykro mi, że taka sytuacja nastąpiła. Siódme miejsce. No i ładnie, gratulacje. Ale zaraz, to się jeszcze chyba nie zaktualizowało, to odświeżę. A, jest zaktualizowane, okej. Okay. Lipny gambit. No dobrze, słuchajcie, fajnie. Dzięki za udział.